who will give a needle, a mouse, a cat, and a bird to my father? Who will give a needle, a mouse, a cat, and a bird to my father? Who will give a needle? Who will give a needle? Who will give a needle? Wydaje mi się, że nasz styl charakteryzuje się dużą dozą ironii i poczucia humoru. I też taką nazwę chcieliśmy sobie wymyślić, stąd właśnie Harakiri Farmers. To, co nas interesuje, to jest jakby takie niedefiniowanie granic. Jakby, czy to jest teatr, czy to jest taniec, czy to są sztuki wizualne. Jakby my po prostu zapraszamy różnych ludzi do projektów i z nimi robimy. I to, co wychodzi, jakby nawet nie chcemy tego definiować. I styl trochę zależy od tego, jaki aktualnie skład robi ten spektakl. Jak rozmawiałam z różnymi osobami, z krytykami tańca, z osobami, które zajmują się jakby tańcem i słyszałam ich opinie, to raczej słyszałam właśnie takie rzeczy, że nie jest to specjalnie taneczne. Dużo w spektaklach jest gestów, bo ja bardzo lubię pracować z gestami, przetwarzać je jakby scenicznie w różne obrazy. Bardzo staramy się też pracować dużo z muzyką na żywo, bo gdzieś od jakiegoś czasu kompletnie nas nie interesuje puszczanie CD. My się zawsze też interesujemy tekstem. Często właśnie tekst jest jakimś punktem pierwszym odniesienia. Czasami bierzemy dosłownie jedno zdanie z literatury i na tej bazie tworzymy cały spektakl. Więc jakby taka warstwa inspiracji literackiej jest na pewno super istotna. Może też interesujący jest dla nas taki rodzaj dyskursu teoretycznego, bo jakby my tak trochę rozumiemy taniec, szeroko rozumiany taniec współczesny, jakby istotne jest dla nas, żeby to nie było, żeby jakby zwrócić uwagę też ludzi na to, że to można rozmawiać, że to mogą być bardzo ciekawe jakieś dyskusje na ten temat. Jakby, żeby połączyć w jakiś sposób teorię i taniec. To jest jakiś nasz cel. After their first meeting, everything was easy. They both wanted something. Maybe they didn't know what it was, but it was the same. Zombie girl and robot boy could live a life full of joy, but sorrows come and sorrows stay, and perfect love just drifts away. Ale ja, ponieważ też skończyłam szkołę teatralną w Krakowie, jestem też aktorką, to poniekąd trudno mi pracować z abstrakcją. Ja zawsze gdzieś tam, emocje są też dla mnie super istotne. I osoby, z którymi współpracuję, wręcz czasami śmieją się ze mnie, że tak czasami trudno jest mi jakby wypreparować jakiś rodzaj materiału tak super abstrakcyjnie, nie? Że jakby geometria na mnie nie działa, tego rodzaju jakby sprawy. Bardzo trudno mi się wkręcić w coś. Ja po prostu muszę sobie naładować jakiś tam monolog, muszę sobie coś napisać. Jakoś tak bardzo teatralnie pracuję. Potem to na przykład zdzieram i zostaje jakiś taki abstrakcyjny obraz. Ale pierwszy impuls jest taki, że ja po prostu jakoś muszę się tak, nie wiem, teatralnie, aktorsko w to wkręcić.